by śmiać. Podasz rękę mi, a ja do ucha będę kłamać i zmyślać. Platforma Obywatelska. Pełna odpowiedzialność. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz była sparaliżowana, dlatego że jej rodzina, bardzo bliska rodzina, zyskała czy przejęła kamienicę pożydowską, w której nie byli w żaden sposób spadkobiercami. Tam był dość skomplikowany, mętny, typowy dla tego rodzaju mechanizmów. Tam była taka operacja przejęcia tych roszczeń. No ale pani Gronkiewicz-Waltz nie odziedziczyła po nikim kamienicy, czy jej mąż, ale przejął tę kamienicę. To jest dokładnie ten mechanizm.